Cześć, dzisiaj idziemy coś zjeść do szoku. Dawaj. Ja zrobię szpagat. Karta jest fajna, bo jest mała. Ja lubię małe karty, jak wiecie. Jest tak, w ogóle... Jest super. Jest przejrzysta po prostu. Czytałam, że to jest kuchnia Asian Fusion. Mhm. Także trochę tradycji i trochę nowoczesności dzisiaj. Żadnych takich wielkich, rubasznych kart. Ostatnio mówiłeś, że lubisz duże karty. Będziemy chyba zamawiać jakąś przystaweczkę. Na razie zamówiliśmy sobie picie. Ja oczywiście poleciałam w Kubę dzisiaj i zamówiłam lemoniadkę. A ja poleciałem w siebie, więc wziąłem też lemoniadkę. Kuba, opowiesz, co to jest gyoza? Zapamiętałeś? Tak, gyoza to jest to, co wezmę. I to są pierożki z mięsem. Mięso to jest wołowina. Ja sobie wezmę na przystawkę sushi tacos. Z krewetką, liczy awokado i kolendrą, a kolendrę się wyjmie. To decyzja zapadła. Gyoza i tacos. Tak. Teoretycznie jesteśmy w takim miejscu zabudowanym przez bloki, ale jest tutaj zajebista trawka i można sobie poleżeć na leżaczku. Ale pięknie pachnie. No, jest coraz lepiej, nie mogę jest coraz fajniej. Pani jest kozacka w ogóle. Tak, to jest właścicielka prawdopodobnie. Ale... Nie, raczej chyba menedżerka. Tak? No, chyba tak. Ale jest świetna, bardzo sympatyczna, do tego wie, zna się na rzeczy. Dobra, czy ty masz coś do powiedzenia o tym? Ja zrobię zdjęcie na Instagrama. Pięknie wyglądają. Powiem tak, kompozycja jest przepiękna. To jest sushi taco z krewetką, litchi, awokado i kolendrą. Moja wersja jest bez kolendry. I kosztuje 17 zł. Druga przystawka to pierożki, czyli gyoza z mięsem, z wołowiną. I kosztują 18 zł. Nie wytrzymaliśmy. Zjedliśmy trochę, wyglądało strasznie ładnie. Zapomnieliśmy wcisnąć rekord, ale zrobię wam zbliżenie, jak to zwykle robię. Piękne, estetyczne zbliżenia Kuby. Pyk, ale jest super dobry. Jest naprawdę wykręcony smak. To jest słodki właśnie, w środku. To jest właśnie ta esencja fusion. Takiego właśnie połączenia dwóch zupełnie innych kuchni. Pyszne. Moja taco z krewetką jest ekstra. Faktycznie to ma taki smak trochę jakby takiej super pasty jajecznej, nie? Taka odpicowana. Nie no, super. Mogłabym jeść tego pewnie... tony, a niestety są tylko trzy. Tak jak wam mówiłam już wcześniej, zamówiliśmy burgerka. Dokładnie jest to bulgogi burger. Mam nadzieję, że tak się czyta. Długo marynowana wołowina, kimchi, kolesław, kolendra i frytki z batata. I kosztuje to 33 zł. Ja zamówiłam miskę w szoku, czyli krewetki w tempurze, wasabi, miks sałat, ryż, pomidor malinowy, mus z awokado, sashimi z łososia. I zapłaciłam za to 35 zł. Jak to mówi nasz przyjaciel z Krakowa, wdupcamy. To jest jak świetne. Jak ja mam to jeść? Ja nie wiem. Tam jest ryż. Frytki z batata są super, a te już są w ogóle konkretne. Są takie grube i mięsiste. Moje danie jest na zimno. Krewetka jest mięsiusia w środku, delikatna, ale jednocześnie tempura jest fajnie przyprawiona. Wygląda bardzo ładnie. U mnie wszystko ładnie jest w sosie sojowym, chyba że to jest teriyaki. To jest teriyaki? Albo teriyaki, a to mięso jest świetne. Właśnie, nie powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj jest wyprzedaż karty. Wszystkie dania z karty są minus 20%. I ten burger strasznie smakuje. Myślę, że to jest jeden z lepszych burgerów, jak jadłam. Aż tak? No, naprawdę jest pyszny. Strasznie mi siada. No i świetne są te frytki. Dobre, frytki, nie? Są najlepsze frytki chyba, jak jadłam. Najlepszy burger, jak jadłam. Najlepsze frytki, jak jadłam. Zapłaciliśmy 108 zł. Już po tym 20% rabacie na danie. Właśnie wyszliśmy z szoku, jakkolwiek to brzmi. Nie jesteśmy w szoku. Ja trochę jestem. W sensie, mnie jak coś zaskakuje, to zazwyczaj negatywnie, więc nie jestem w szoku, bo zostałam zaskoczona pozytywnie. Tak, jesteśmy pod wrażeniem. Chociaż ja nadal nie mogę się zdecydować, jadam czapek. Ja już swoje wiem. Jakby podsumowując, bardzo mi się podobało, obsługa była genialna. No, obsługa była fajna, trzeba przyznać. Jedzenie było też świetne, więc ja nie mam niemalże żadnych zastrzeżeń. Lemoniada też była fajna, to coś nowego. No i co? Ja powiem, że jest 9 czapek. No. Tyle. Ja może mam pewne zastrzeżenia. Tak naprawdę z jednej potrawy tylko i wyłącznie, bo 3 na 4 rzeczy mi smakowały. Bo
Był mi burger bardzo, był pyszny, super soczysty, mięsko było perfekt. Przystawki to w ogóle pięknie podane, wyglądały oszałamiająco i przede wszystkim smakowały świetnie. Ale ta krewetka mnie tak trochę zasmuciła. Może nie powiem, że mi nie smakowało. Wszystko po kolei mi smakowało. No i nic, co by to wszystko jakoś fajnie połączyło. Tego mi brakowało. No z mojej strony 8 czapek. Obsługa była super, jedzenie było dobre, miejsce było fenomenalne, fajny ogród, fajny klimat. Podsumowując, 8,5 czapki dla szoku.